Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Wraz z nadejściem jesieni, myśli moje kierują się ku Królestwu Śmierci. Wędrując w poszukiwaniu duchowych natchnień, coraz częściej zapuszczam się na cmentarz. Dziś pragnę zabrać ze sobą także i was, abyście towarzyszyli mi w chwilach medytacji i zadumy. Ruszajmy więc. Wkraczając na cmentarz, zawsze pamiętajmy o tym, aby przywitać się ze zmarłymi. Jest to zarówno oznaka szacunku, jak i pamięci. Obie te rzeczy są niezwykle ważne, gdy wchodzimy do domeny śmierci. Moją dzisiejszą wędrówkę rozpoczynam także od złożenia symbolicznej ofiary w postaci znicza i kadzidła. Czynię to pod wielkim dębem, będącym jedną z duchowych osi tej nekropolii, na samotnym nagrobku, pozbawionym napisów i dat. Zapalając ogień, zmawiam krótką modlitwę w intencji tych, o których pamiętamy, jak i tych, o których zapomniano. Wiatr unosi dym kadzidła i moje słowa, szeptane w skupieniu. Jesień to czas mgieł, opadających liści i wzrastających cieni. To pora przemijania i pożegnania z tym, co było nam bliskie. Czas powszechnej śmierci w naturze i w nas samych, gdy pozwalamy odejść temu, co odejść powinno. Trudno o lepszy okres do rozmyślania nad śmiercią i jej rolą w naszym życiu. Współcześnie wszakże śmierć została odsunięta na margines kultury, co także paradoksalnie zwiększyło lęk przed nią. Warto jednak przywrócić jej właściwe miejsce. Nasze życie przecież upływa w cieniu jej skrzydeł, a każdy oddech przybliża nas do perłowych wrót. Czy nie lepiej więc uczyć się zrozumienia tego procesu, który jest jak najbardziej naturalny, niż próbować uciec przed tym, co nieuniknione? Samotna wyprawa na cmentarz może nas wiele nauczyć o tych sprawach. Otwiera także wrota do świata cieni. Czyż nekropolie nie są ogrodami śmierci, w których rozkwitają rozliczne tajemnice? Jesienny bluszcz babi pszczoły ostatnią kroplą słodyczy. Konające liście barwią świat złotem i czerwieniem. Ulatując, niesione wiatrem, niosą nam to samo przesłanie. Wszystko przemija. Akceptacja tego procesu jest zarazem ukojeniem i wyzwoleniem. Spoglądając na słońce, chylące się powoli nad horyzontem, celebruję odchodzenie dnia i wiem, że z każdym kolejnym zmierzchem zasłona między światami staje się coraz cieńsza, pozwalając zajrzeć do Królestwa Umarłych. Tutaj, w Ogrodzie Śmierci, ich cienie są wszędzie wokoło, krążą między grobami, szepczą w poszumie opadających liści. Kontakt ze zmarłymi nie jest niczym nienormalnym ani niezwykłym. Nie wymaga wirujących stolików i seansów przy świecach. Tak naprawdę jest czymś jak najbardziej naturalnym. Miłość bowiem nie umiera. I także zmarli nie odchodzą ostatecznie, lecz mogą powracać ku żywym. Wystarczy więc otworzyć się na tą możliwość i być uważnym, obserwować, co przychodzi ku nam. Czasami
Będzie to obce wspomnienie lub myśl, która nie należy do nas. Czasami zdarzenie, w którym ujrzymy ukryty sens. Uczucie tak silne, że przenika dreszczem. Powiew wiatru, który zdaje się nieść znane nam słowa. Lub odbicie czyjejś twarzy w ciemnym zwierciadle granitowego nagrobka. Warto również zwrócić uwagę na zachowania zwierząt wokół nas. Te żyjące pośród umarłych często stają się ich posłańcami. Należy więc obserwować i być cierpliwym. Nigdy wszakże do końca nie wiecie, kto patrzy na was oczyma odpoczywającego na mogile kota. Kluczem do tego, by ujrzeć ten efemeryczny świat, jest właściwy stan umysłu, znalezienie się w pewnego rodzaju półśnie pomiędzy światem żywych i królestwem zjaw. Przypomina to trochę moment, w którym zasypiamy lub w którym znajdujemy się tuż po przebudzeniu. Osiągnięcie go nie będzie trudne dla kogoś, kto umie odczuć, o czym mówię. Wymaga to jednak skupienia, samotności i odcięcia się od zamętu ziemskiej egzystencji. Komunia ze zmarłymi to zatrzymanie się w ciszy, zanurzenie w świecie cieni, pogodzenie ze śmiercią, zarówno na zewnątrz nas, jak i w nas samych. To także szczerość i otwarcie serca. Tęsknota jest tutaj znakomitym przewodnikiem. Oczywiście możecie napotkać także i cienie, które mogą być problematyczne, niosąc pomieszane emocje, czy pragnąc karmić się waszą energią. Warto pamiętać jednak, że w świecie astralnym podobne przyciąga podobne. Jeśli więc zachowujemy w sercu spokój i współczucie, jest to najlepszą ochroną przed tego rodzaju bytami. Przeciwnie zaś, ten, kto wkracza na cmentarz pełen gniewu czy lęku, przyciągnie do siebie szkodliwe duchy, tak jak światło znicza przyciąga ćmy. Życie jest niczym płomień na wietrze. Jest chwilą wątłą i piękną zarazem, wirującą w kaprysach jesiennego zmierzchu. Dla mnie właśnie ta efemeryczność stanowi o jego cudzie. I paradoksalnie to właśnie bliskość śmierci nauczyła mnie doceniać ten nietrwały skarb. Słońce opadnie niedługo poza mur cmentarza. Pomiędzy mogiły wkracza cień. Kieruję więc swe kroki ku bramie wyjściowej z powrotem do krzykliwego królestwa życia. Mam wszakże nadzieję, iż moje przemyślenia będą mogły być dla niektórych pomocną wskazówką w przededniu Święta Zmarłych. Nie jest istotne tak naprawdę bowiem, jak je nazywamy. Istotne jest to, abyśmy umieli przerzucić most nad przepaścią śmierci, utkany z nadziei, miłości i tęsknoty. Istnieją bowiem rzeczy, które nie umierają i dzięki nim dokonuje się obcowanie żywych i umarłych. Czas mi już wracać. Na koniec przypominam jednak, proszę, wesprzyjcie mój kanał przez pozytywną łapkę, a także subskrypcję. Czeka nas bowiem jeszcze nie jedna magiczna włóczęga. Ja już mijam bramy cmentarza, żegnając się z cieniami, a także z wami. Do następnego zaklęcia!